30 września starostwo powiatowe podpisało umowę na budowę Wydziału Komunikacji wraz z archiwum. Przeniesienie Wydziału Komunikacji to długo wyczekiwana inwestycja. Warunki, jakie panują aktualnie w budynku starostwa przy Placu Ratuszowym, są mało komfortowe, zwłaszcza dla petentów odwiedzających wydział. Powiat kołobrzeski na tę wyczekiwaną inwestycję otrzymał 8 milionów złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Całkowity koszt inwestycji wynosi 12 milionów 900 tysięcy złotych brutto. Obiekt dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace już się rozpoczęły. Za nami plac budowy, roboty związane z wykonaniem z fundamentów pod budowę nie tylko Wydziału Komunikacji, ale również i Archiwum Starostwa Powiatowego i nowej multimedialnej sali, gdzie będziemy odbywali sesje Rady Powiatu, komisje i spotkania z mieszkańcami. Więc chcemy nasz kontakt też z naszymi wyborcami, naszymi mieszkańcami ucywilizować. Dzisiejsze roboty przygotowują do wejścia olbrzymiej ponad 100-tonowej maszyny, która będzie nabijała tak zwane igły fundamentowe. Będzie ich aż 128. W miesiącu grudniu przez 3 tygodnie będą prowadzone te prace. Bardzo skomplikowane, ale myślę, że damy sobie radę i z tym. W miesiącu marcu stan surowy zero zostanie zamknięty i od marca rozpoczynają się prace związane z wykonywaniem ścian i dalszych robót. Na wykonanie zadania wykonawca będzie miał 400 dni, czyli w marcu 2026 roku nowy budynek Wydziału Komunikacji wraz z archiwum ma być gotowy. Już za półtorej roku korzystanie z nowego Wydziału Komunikacji, a więc najbardziej obleganego wydziału w Starostwie Powiatowym, będzie miało nowy wymiar, lepszy wymiar, z oddzielnym wjazdem tutaj na teren z terenu zarządu dróg powiatowych, z oddzielnym parkingiem, monitorowanym. Tak, monitorowanym parkingiem, z nowoczesnym systemem obsługi klientów i całą gamą ulepszeń, które da nam możliwość szybszego i sprawniejszego załatwienia swoich spraw.